jednego z ostatniej orki gdzieś musiałem na coś wjechać i kapeć. Także trzeba będzie koło napompować. A w niedalekiej przyszłości kłania się wulkanizacja. Mam nadzieję, że da się napompować, a to jest jakaś drobna sprawa, bo jeżeli będzie powietrze uciekało mocniej, no to z dzisiejszej roboty w polu raczej nic nie będzie. No i słuchajcie, jednak nie dało rady. Okazuje się, że najpierw myślałem, że mi ktoś deptkę ukradł. Dobra, poważnie, zdjęliśmy deptkę i zobaczcie, co tu się dzieje. Łata, łata. Tu jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Dziewięć to już tak tutaj, tylko na tym rancie chyba, nie? No i w każdym razie ona już się nie nadaje do niczego, ta dętka. Swoje już wyjeździła. Tu mamy łyżki. Opona w środku odkurzona, także nie będę tego teraz robił. Tu podstawiłem na lewarku jest i na trójnogu. No i przy okazji teraz pompujemy, bo tu jest nowa już dętka. Trzeba ją tylko trochę nadmuchać powietrzem, żeby ona się nam jakoś poukładała potem na feldze i ten, i git. Troszeczkę mnie zmartwiły, słuchajcie, felgi, bo one tutaj jak to ściągaliśmy, no to się wygięła, ale to się młotkiem dostuka i ten, natomiast nie wiem czemu to tak było, że takie miękkie. No, no i słuchajcie, z tego wszystkiego nici z roboty, no bo w sumie zeszło pojechać po dętkę. Sam bym tego nie zrobił, bo to trzeba we dwójkę, tu jeden łyżką, tu drugi łyżką. Musiałem czekać na Andrzeja, bo też on miał swoje sprawy do załatwiania i tak to widzicie, cały dzień zszedł i w sumie lipa nie robota, nie wyszła jak należy. No ale takie to jest życie właśnie, także ja tutaj się nie denerwuję, tylko tyle, że szkoda, bo chciałem dzisiaj to jeszcze kultywować. Kultywować, ale wymyśliłem sobie. Kultywatorem pojeździć w każdym razie i to, co wam powiem, to tu będzie jeżdżone tym małym. Bronki z tyłu, niech sobie, nie będę ich po prostu tutaj odczepiał, podłączę i to przy okazji zawsze coś tam zrobią, ale kultywator wyciągnie po prostu tą całą perzynę i te wszystkie to zielsko, co tam powyrastało, no bo niestety nie da się tego inaczej zrobić. No, także tu. No i będzie trochę czasu, oczywiście zakładamy kabinę do 60, bo wiecie, fajnie się jeździ ciągnikiem bez kabiny. Ja to lubię, podoba mi się, ale no jednak to jest duża wygoda, bo wtedy można spokojnie pracować jak się chce, nie? Także tutaj zaraz to wszystko poukładamy. Będziemy wrzucali dętkę do opony. No, słuchajcie, na tej dętce jest 11 łatek. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Tu. To z tej strony. I tam jeszcze są. O, tu jeszcze są takie, widzicie, wielkie. W sumie jest ich 11, no. Ale gdzieś to jest, musi być jakaś malutka dziurka i ucieka, no bo tak to tędy syczy. No to tu jest. Ale to jest co innego, to gdzieś tu musi po prostu gdzieś być, ale tak żadnego gwoździa nie widać, żeby tutaj coś było. No ale nic, no już się do niczego z niej nic nie będzie, no. W każdym razie tu już zmieniona, żeśmy z Andrzejem wymienili tą dętkę. No i co później? Jeszcze założymy dzisiaj kultywator, tak żeby jutro jeszcze coś podziałać. Zaraz go zaczepiamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Opona zrobiona. Agregat, nie wiem, czy to można nazwać agregatem, ale agregat założony. Bardzo fajnie to wygląda, słuchajcie, podoba mi się. Jeszcze takiej maszyny nie miałem w swojej stajni. Także takie coś, widzicie tutaj te oryginalne blachy. Oczywiście to trzeba odnowić, ale powiem wam, że taki kolor zielony, jak tutaj jest, to żeśmy z Jarkiem gadali, to zrobimy go na taki zielony. Ale to później. Tu zabezpieczenia, słuchajcie, takie śruby tutaj są. Ja to jeszcze trochę dokręcę.
O, żeby tu ten... Bronki są, one są, słuchajcie, tutaj no troszkę słabe, tu jest jedna, zwłaszcza taka gdzieś tam, widziałem, urwane coś, o tutaj jedno to, ale no na razie takim po prostu nie mam czasu, muszę pojechać, przygotować, przekultywować to wszystko i będzie git. Oczywiście tu jeszcze nie wiem, czy wam pokazywałem, ale te kółeczka się ruszają, więc ja to na polu ustawię jak trzeba, zablokuję i będzie gitara. Opony, znaczy te powietrze, to chyba jest dobrze powietrza. Zobaczmy od środka. Nie wiem, no kurczę, muszę kupić ten manometr do tego. Pistolet właśnie taki, żeby to było widać. Jakiś porządny, konkretny, żeby to nie trzymać palcami, bo do tej pory to cały czas trzymam i to nic z tego za bardzo nie wynika. Także będę musiał ten. No i patrzcie, jaki fajny zestawik. No szkoda, bo już dzisiaj jest późno. A, jeszcze jak ostatnio orałem, to gdzieś mi wyleciało szkło. Ale nie wiem czemu, bo ani jednego śladu szkła, słuchajcie, nie znalazłem, więc musiało całe po prostu w całości odlecieć. Ale to są takie jakieś tam chińszczyzna, co to jest? Pewnie tak, będę musiał założyć prawdziwe lampy. No. I tak wygląda zestawik 60 z agregatem. Jutro w pole zobaczymy, ile uda się zrobić. I tyle. Teraz jeszcze odstawimy maszynę, przygotujemy ją już do startu tam z samego rana. O kurczę, nie wyjąłem kluczyków. No to nie może tak być, ale trudno. Trójeczka. Zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. No mi się podoba. To mój pierwszy agregat w życiu. Bo tak do tej pory to była jakiś tam pług, jakaś tam brona, jakiś kultywator. Ale tak, żeby taki zestaw, to jeszcze nie miałem. No i bardzo mi się to podoba, trzeba powiedzieć. I tutaj nam wystarczy, jutro rano. O, jutro rano. Proszę was, teraz to opuścimy jeszcze. I cyk. Dobrze jest, woda zostaje, bo to będzie do picia jutro potrzebna. Na pewno się będzie pić chciało. Zatankowane jak trzeba. A jeszcze tutaj to... O, zobaczcie żura, widzicie go? Tutaj są fajne, mi się podobają te ptaki, w ogóle takie cuda, słuchajcie, koło mnie, powiem wam tak, dudek, wilga, z takich ciekawszych ptaków, żurawie właśnie, orły, jastrzębie, no jest tego trochę, naprawdę świetnie, czasami po prostu, no oczywiście jak to w każdym lesie, kukułka wszędzie słychać, ale są, jest tych ptaków naprawdę tutaj dużo, czajki też widziałem, no naprawdę fajnie, podoba mi się to, no ale... To jest inna sprawa, taka troszeczkę zabawa, no ale najważniejsze, że to jest przygotowane. No szkoda, że dzisiaj straciłem ten dzień, nie mogłem tak jak chciałem, ale no cóż, jak to mi sąsiad mówi, samo życie, tak to jest właśnie na gospodarce, że planujesz coś, po prostu już masz jechać, ale przychodzisz właśnie kapeć czy coś tam innego i niestety dzień zmarnowany. Pojedziesz tu, tam coś, samemu się raczej to byłoby trudno, jeszcze nigdy tego nie robiłem, teraz już wiem. Jak, na czym to polega? No i oczywiście na pewno byłoby trudno, to bym powiedzmy w pojedynkę to się namordował, bo widzę, że tu było trzeba młotem tłuc i tak dalej i to i tamto, więc to jest na cztery ręce trzeba robić czasami po prostu, bo jeden trzyma dwie łyżki, a drugi tłucze tam i tak dalej, no taka robota. No dobrze, to tyle z dzisiejszego filmu, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!